na tym terenie od lipca 1942 roku do sierpnia 1943 roku istniał hitlerowski obóz zagłady, w którym wymordowano ponad 800 tysięcy Żydów z Polski, Związku Radzieckiego, Jugosławii, Czechosłowacji, Bułgarii i Austrii, Francji, Belgii, Niemiec i Grecji. Dnia 2 sierpnia 1943 roku więźniowie podnieśli zbrojny bunt, krwawo stłumiony przez hitlerowskich oprawców, w odległości 2 kilometrów. W karnym obozie pracy hitlerowcy wymordowali w latach 1941-1944 około 10 tysięcy Polaków. Schematyczny plan terenu obozu. Zapory przeciwczołgowe.